Witam, Rzymaszki, z tej strony Trajol, w kolejnym odcinku z Harzona 4 na aplikacji Hermits at War jako złe Emporium. W ostatnim odcinku skończyliśmy na tym, że no, w sumie rozpoczęliśmy tą wojnę, ale nasz wróg nic nie chce zrobić, tak, no, nie jesteśmy na tyle, wydaje mi się, ustawieni, że raczej nic nie będą chcieli z nami zrobić przez dłuższy czas, dlatego też musimy zacząć coś sami siebie robić, żebyś tamci przynajmniej coś się ruszyli. Więc naszym planem jest taki, że tutaj zatokujemy, ich okrążymy. Szukuję już dywizję do tego, to może jednak trochę zająć, niestety, ale na samym końcu oczywiście uda nam się ich pokonać, jak zwykle. Ale jak zwykle, żebyśmy mogli ich pokonać, musimy najpierw tutaj porobić niektóre rzeczy. Więc najpierw poczekamy sobie trochę na te czołgi, jak się tutaj nam pojawią, dlatego że potrzebujemy, żeby trochę nam się pojawiło. To co, jeżeli chodzi o to, to teraz mam już na tyle szybki wzrost doświadczenia, że będziemy mogli sobie szybko tutaj ogarnąć wszystkie rzeczy. I myślę, że możemy kontynuować tutaj nasze badania. Tutaj nic nie ma, tutaj możemy szybko się rozwoju zrobić. Radar. I tak, to co chcę zrobić najpierw, tak, dywizję tutaj pozmienia, żebyśmy mieli jak najwięcej, jeżeli chodzi o bonusy. Też pozmieniać te dywizje, bo jak sami widzicie, one w miarę są ok, ale by się przydało też trochę je pospierać. I tak naprawdę musimy też zacząć produkować zmechanizowane jednostki. To będzie akurat proste w miarę. Tutaj zmniejszyłem produkcję, więc możemy tutaj zwiększyć. Okay. W takim razie trzeba trochę sobie tutaj uciąć. Mogłem wcześniej o tym pomyśleć, to wtedy musiałbym tego robić teraz. Okej, i w takim razie może 5 fabryk? Tak, 5 fabryk będzie dobrze. Oni nawet trochę nam dają. Na pewno nie produkujemy holowanej przeciwpancernej, więc to jest główny powód, dlaczego nam dają te artylerie. Więc możemy nieco zmniejszyć sobie i powoli produkować, tak. Niestety musimy naprodukować sobie najpierw tego. To może trochę potrwać. Ale zawsze mogę opowiedzieć jakąś śmieszną historię. Więc dzisiejsza śmieszna historia jest w miarę śmieszna, dlatego że polegało to na tym, że zastanawiałem się nad bardzo głupią rzeczą. Polegało to coś takiego, że wchodzę sobie do pokoju i patrzę, że pod moim włącznikiem światła jest ślad buta. Ja takie, o co chodzi? Dlaczego ktoś tam kopnął coś? I się tak zastanawiałem. To jest takie, o mój Boże, zapewne jakiś robak tam był i go zgniotłem butem. Ale to jest najlepsze, że przez to, że to zrobiłem w zimę, to przez ten cały czas nie widziałem tego właśnie śladu. I to w miarę dla mnie było śmieszne, że takie, o mój Boże, dopiero teraz to się pokazało. Tak, taka historia z życia. A teraz wracając do gry, do poważniejszych rzeczy. To ogólnie rzecz biorąc, no dobrze się trzymamy. Na pewno by się przydało, nie to, przydało się, żebyśmy trochę powysyłali naszych jakieś wojskowe dywizje takie pancerne, które produkowaliśmy od dawna, tylko że nie możemy. Oraz łomość los, strasznie dużo pieniędzy jest. Okej. Okay. Trochę pieniędzy mamy w skarbcu. Okej. Okay. Stolica Hermicrafta zrobię na samym końcu, ale jak już tutaj jesteśmy, możemy zawsze zrobić, porobić to. Co? Może nie. Może pójdę w Marnis. Przydałoby się jakieś bonusy do Marnis porobić. Okej. Okay. Rozległa Samana wypowiada wojnę, której celem jest las. Okej, okay. Czyli tutaj się biją. To jest bardzo wolna wojna, nie powiem. Zazwyczaj oni padają bardzo szybko, ale chyba nasi sojusznicy nie chcą ich zaatakować. No, widzę pewne powody, dlaczego nie chcą.
Ale my już wysyłamy nasze dywizje pancerne. I niedługo zaczniemy ich tutaj nasz atak, nasz heter plan. Co tutaj możemy. Nie, nie chcę. Naprawdę nie chcę tam dawać na te górskie, one nie są ważne. Dobra, co tutaj jeszcze możemy porobić? Jeszcze nic. Ale możemy tutaj dać już do gospodarki. W takim razie próbujemy to przejąć. Mamy taki ładny atak. Zobaczmy, jak to pójdzie. Weźmiemy jeszcze jedną dywizję piechoty, zawsze to pomaga. Okej. Się bardzo okopali, ale daje nam się nawet przepchnąć, tylko musimy ciągle ich atakować. Okej, dołączyli do frakcji, to na pewno teraz będzie fajnie. Okej, przyjmę. Tak naprawdę nie mam żadnej granicy, ale moi sojusznicy powinni sobie z tym poradzić, więc nic nie będę na razie z tym robić. Sobie weźmiemy w takim razie ten bonusik. I o, udało się nam przepchnąć, więc szybko ciężarówki. A wy możecie przytrzymać tych. Może trochę więcej trzeba wysłać. Okej. Nie, 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 nie. Wy tutaj musicie pojechać. Musimy tutaj ich odciąć. Najlepiej. Okej, pojmali nam agenta. Kogo możemy zaprosić do frakcji? Rozległą w sawannę. Szczerze powiem. Okej. Bardzo chętnie. Okej. Oni nawet chcieli do nas dołączyć. Nie będę przyjmował. Możemy przyjąć do tej wojny. No dobra, przynajmniej nasi sojusznicy się zajmą tym na południu, a my w międzyczasie możemy tutaj porobić inne rzeczy. Zgadzam, że też będą chcieli dołączyć się do naszego sojuszu, więc bardzo chętnie. O, nasi sojusznicy się desantowali na wyspę. Okej. Okay. Więc, żebyśmy tutaj mogli trochę porobić, to ja myślę, że wyłączę ten rozkaz. Możemy tutaj przejść? Nie. No, w takim razie te dywizje niech nas tutaj trzymają. Okay. Widzę, że tutaj część dywizji. Możemy ich okrążyć, ale w głównej mierze chcę, żebyśmy mieli tutaj jakieś przejście. Zajmijcie się tym. Jeszcze jakaś akcja się dzieje. Możemy rozdzielić. O tak. Powinno ich trochę zmęczyć. O i może uda nam się ich odciąć od zapasów. I to byłoby nawet dobre, żebyśmy ich odcięli od zapasów. Dobra. Wy nie możecie się zająć tym. A, nie mogę. Okej, widać, że nasze dywizje nie są aż takie dobre. Dobra, mamy ich tych tutaj odciętych. Więc jedźmy dalej. Czy możemy. By się przydało tutaj trochę pogarnąć, bo widzę, że trochę nie idzie. W ogóle ten desant się nigdy nie uda nam, ponieważ nigdy nie wystawimy jego. Okej, tutaj chyba wszystko już mamy, takie ważnych rzeczy. No nie wiem, czy fabryki mi są teraz aż tak bardzo potrzebne. Może trochę pójdę w siły powietrzne. Okej. Zajmijcie się tym. Się pozbyć tego kociołka małego. O, widzę, że coś. Kurde. Weszli od tyłu. Nigdy to nie jest miłe, kiedy ktoś chodzi od tyłu. Dobra. Może się mi udać ciężarówką ich uprążyć. O, nie uda się.
W głównej mierze chodzi o to, żebyśmy ich tak odcięli. Tutaj widzę, że nasz sojusznik to bardzo się tam pchnął do przodu. Możemy o tak to zrobić. I tych już coś bardziej rozbić. Okej, możemy. Okej, widzę, że zostali odcięci. Więc możemy się tym problemem zająć. Możemy coś dalej podcinać? Nie, już jest więcej korytarzy, więc nic nie zrobimy. Ale przynajmniej nasze ciężarówki są w miarę okej. Załatwmy tych. I możemy się w sumie wycofać. Nie ma żadnych problemów, jakbyśmy się wycofali z tego. To nie jest jakaś dobra pozycja strategiczna. I niech się tutaj tylko... Nie, wy się nie, tym nie zajmijcie. Niech oni się tutaj zajmą, a my naszą potężną armią pojedziemy tutaj. Tutaj zajmijcie się. I powinniśmy sobie poradzić. Jak to z powietrzem wygląda? Nie, mam lotniska. Okej. No, nasi sojusznicy się zdesantowali, ale nic im to nie pomogło. Kolejna armia, niech się tutaj produkuje. Zróbmy akademię lotniczą. Dobra. Czy możemy po sobie pozamieniać na piechotę zmechanizowaną właśnie, a tutaj dać zmotoryzowaną. A tutaj możemy też sobie zmienić początek zmechanizowaną. Się przydało trochę dostać większe bonusiki do tego, że jesteśmy. W ogóle ta rozległa sawanna jest w frakcji z nami? Jest niby. Ciekawe, dlaczego nie chcą dołączyć do nas. Okej. O, nie możemy już rozwijać tereny wiejskie, dlatego że już wszystkie rozwinęliśmy. Okej. Tutaj nieco poróbmy rzeczy. Tu. Obligacje wojenne. Okej. Możemy kryptologię włączyć. Na wszelki wypadek. Oraz agenta może wyzwolimy. Trochę głupio jest, że nie wyzwalamy. Okej. W takim razie nasza operacja polega na tym, że będziemy tutaj boom szakalaka robili. Okej. Gdzieś mamy dużo dywizji. Tutaj mamy. Chociaż tutaj atakujecie. Kurde, nie mamy aż tak wiele tych dywizji. Dobra, wykorzystamy te. Dostaliśmy. Okej. Ten front możemy zniszczyć. Dobra, wygląda na to, że nasza operacja się uda. Musimy ją zrobić bardzo, ale to bardzo powoli. Okej, jest ich to trochę tutaj dużo. Okej. Zajmijcie się tymi. Dobra. Prawie ich odcięliśmy od zasobów. Tutaj się przemieszczają, ale może uda nam się tutaj przepchnąć. No, znaczy się uda, ponieważ nic tutaj nie mają, ale
głównej mierze to miało inaczej wyglądać. Jak to wygląda tutaj? Tutaj w miarę się obudzili, że coś jest nie tak. Można było się zorientować, że coś jest nie tak. Ale pozwól, upadło? Coś upadło? Nie, federacja ta. Ale ja nic nie mam. Dobra, potwierdzam. Nasi sojusznicy coś tam porobili. Jakoś to wygląda. Dobra. Nie wiem, co to było. Ok, w takim razie, jak już tutaj się nam udało, to my rozpocznijmy atak. A ci, których mamy tutaj, mamy tą piękną flotę. Mogą się zdesantować. Dzięki czemu będziemy mogli sobie tutaj coś porobić. Ale nasz desant nie był aż tak potężny, ale sami widzicie, że się w miarę udało. Odcięliśmy większość ich wojska i nawet się cieszę, że to zrobiliśmy. Okej, okay. Rozległa Sawanna dołączyła. Nie chcemy waszych dywizji. Tak naprawdę. No nie są dobre. Okej, okay, więc co my możemy porobić? Możemy zbudować wielki radar. Tutaj. Okej. Zainwestujmy w ich, ponieważ mamy dość dużo hajsu. Oni nadal mają port. Ale powinniśmy sobie poradzić z tym. Dobra, nasza flota. Wracaj. Nie wiem, dlaczego się część z nich... się naprawiała. To naprawdę było zadziwiające. Okej, okay. Odcięliśmy ich od portu i teraz niech giną. Okej. Dobra, teraz patrzę, jak to wygląda. W miarę okej, nie powiem. Tutaj by się przydało trochę teraz porobić naszą armią. Tutaj na górze. A wy tutaj na dywizję możemy oddać. Wy możecie tutaj stać w sumie. Albo nie. Róbcie co chcecie. Okej. Tutaj jak to wygląda? Wygląda na to, że nie musimy aż tak bardzo brać stali. Startowałem. Co tutaj mamy? Niezbyt widzę. Dużo rzeczy. Możemy sobie lotnisko tutaj wybudować, bo się by przydało. To wygląda z tym. Możemy sobie trochę infrastrukturę też porobić. Może wam nie. Okej. Tutaj to arcydzieło. Wygląda na to, że nie jesteśmy aż w takiej ciemnej dolinie, więc nie musimy aż tak bardzo się martwić naszą przyszłością. Ale tutaj muszę powysyłać trochę rzeczy. Może tutaj dam tych agentów, żeby trochę nam robili siatkę na tych terenach. A my już tutaj wysyłamy. To, że nasz wróg prawie nie wysyłał żadnych samolotów, było trochę dziwne, ale już wysyłamy my, więc okej, widzę, że chyba będą chcieli coś zrobić, ponieważ tak, zaatakowali. Więc oby nas nie zaatakowali. Tylko to chcę. Okej. Tutaj powoli się zajmujemy tym.
Z tym powoli to nic się nie zajęliśmy. Coś taki słaby zaopatrzenie to jest w miarę słabe, ale mamy kolej. No. Chyba ktoś nam wybudował szyszp. Okej. Okay. A, nie możemy jednak. Nie, nie chcemy im wysłać własne. Nie wiem, dlaczego się ciągle nas pytają o to. Okej. Okay. Wow, udało nam się. Wow, udało nam się ich całkowicie wypchnąć. Nie spodziewałem się tego. Dobra, w takim razie wysyłamy naszą armię. I jak to wygląda z tymi dywizjami? No, w miarę okej. Okay. Te dywizje możemy sobie nawet dać do siebie. Okej, okay. Siły powietrzne. I mamy jakieś badania. Większość z tych badań zrobiliśmy, nawet nie mamy aż tak zbytnego problemu z paliwem, więc to jest nawet fajne, że musimy się tym martwić. Okej, okay, tutaj jest mały dewiz, więc musimy sobie poradzić. Opadek starego Hamiltonu, a to to jest tam na pustyni. Więc się tutaj nasze ciężarówki zaczną rozjeżdżać. Jest ich jedyny plus. Są szybkie. O, przyjęliśmy ich, więc nasze dywizje mogą się tutaj zająć tym. A my powoli tutaj przejmujemy całą kontrolę nad terytorium. I możemy coś ich odciąć. No niby gdybyśmy byli szybsi, to moglibyśmy ich odciąć. Byśmy musieli o tak pojechać. Ale nie, nie uda nam się być szybkimi. Nie będziemy speedem. Uda nam się tutaj wypchnąć? Nie. Trochę robią oporu. Okej, okay, więc może was wyślemy tutaj, a was tutaj powysyłamy. Dobrze wygląda to. Dobrze, wygląda na to, że aż tak źle nie jest. Tylko sobie powysyłamy. No, zaopatrzenie na pewno tutaj jest słabe, więc będę musiał sobie trochę coś z nim zrobić. Mamy te fabryki wolne. Tak naprawdę szybkie. Żart nigdy nie będzie stary. Okej. Okay. I wygląda na to, że nasze statki no dobrze się produkują. Tutaj mamy oczywiście część z tych, które nie uda nam się ich wysłać w odpowiednie miejsce, ale nasi przeciwnicy nadal tutaj chyba coś próbują porobić. Tutaj nasze wojska się dzielnie bronią. Ile w ogóle straciliśmy? 284 do ich miliona. Dobra, nie jest aż tak źle. Trzeba pamiętać, że AI zawsze lubi marnować manpower. Okej, okay, więc spróbujmy może tak zaatakować. Okej. Okay. Jakieś ważne miasto. Okej, okay, co się dzieje? My jesteśmy z nimi w wojnie? Okej. Okay. Widzę, że coś się zadziało w międzyczasie. Tutaj jest dużo wojen. My jesteśmy w wojnie tylko z tymi, okej. Okay. Chociaż niby przyjmuję jakieś... O, już jesteśmy ze wszystkimi. Dobra, wszystko porówno. Okej. Okay. No, myślę, że najpierw trzeba się zająć tymi, żeby później coś myśleć o reszcie świata. Tutaj... dlaczego ze... A, bo zapewne nas atakują. Więc może, jeżeli nas atakują tutaj, to może warto byłoby tutaj wybudować wcześniej. Robią tutaj? To.
O, właśnie. Dziwne, że nie mogłem kliknąć. Czasami się dziwię, dlaczego gra nie pozwala. Okej. W takim razie czas na fabryki militarne. To, co nie chciałem od dawna robić, bo nie było mi aż tak potrzebne. Okej. Coś, jakiś kombi tutaj złapaliśmy, ale... Bo tylko tyle możemy łapać. Jest to jakiś port, czy coś takiego? Nie, nie, nie pojmali. Nie pojmali. Tutaj nie mam nic zbytnio, jeżeli chodzi o te sprawy. Nie, nie chcemy waszych dywizji, naprawdę. Nie, nie chcemy tych górskich. Nie wiem, po co mi aż tak bardzo te górskie dywizje obecnie. Broń przeciwpancerna. Broń wsparcia. No, poza odcinkiem będę musiał coś dodać do tego, żebyśmy nie musieli co chwilę klikać. Okej, kolejny agent został złapany. Więc w głównej mierze musimy poczekać na to, jak zapasy tutaj nam wrócą, bo nic innego nie porobimy. Mógłbym wysłać swoje czołgi o tutaj, żebyśmy, może coś się nam udało porobić, nie wiem, jakiś taki włócznie zrobić i może wtedy się coś nam uda. Ale to już chyba w następnym odcinku, bo w tym odcinku to już raczej nic więcej nie zrobimy. W takim razie widzimy się w kolejnych odcinkach. No to, cześć!